Witam. Oglądaliście wczoraj film. Widziałem. No i ja nie wytrzymałem, co z tym zrobić. I zobaczcie, był taki patent. Przewód jeszcze, no jak to się mówi, kupiło się, to się kupiło, nie było się. No i coś takiego było. Bardzo mi się to nie podobało. Druga sprawa, nie chciało działać. Także to już idzie na razie w odstawkę. A mam coś takiego ładnego. O, zobaczcie. Widzieliście chyba już na wcześniejszym. To jest obudowa od klamretu. Tu pewnie widzieliście kiedyś od jakiegoś silnika coś wymontowałem, czy ze złomu przywiozłem taki klamret. I ten klamret wykorzystam. Oczywiście tu zepnę, bo tu jest spięte. Wykorzystam cztery przewody. Będą połączone. Tylko tak właśnie te wzdłuż to zrobimy po prostu, albo najpierw inaczej to po prostu trzeba zrobić. Najpierw podłączamy przewody od silnika na dole, później robimy nakrętkę, podkładkę i znów nakręcamy nowe nakrętki i po prostu wykorzystam ten klamret i będzie to ładnie zrobione. No ale niestety, niestety mam dużo pracy. W tej chwili już widzicie, tam jest na dole, zaraz przybliżymy troszeczkę, podłączone na taką listwę na trzy przewody wychodzą z silnika, czwarty jest ochronny, dany na obudowę. No i teraz już tu, przepraszam, zaraz tego i będę sterował sobie takim czymś. Pewnie większość już też widziała. To jest ze stycznikiem, taka skrzyneczka. Włączenie, wyłączenie, szybko można włączyć i wyłączyć. Ja już to sprawdziłem. Niestety, niestety ładnie chodzi. A teraz sobie możecie, będziecie mogli sobie i wy zobaczyć. Przyczepiłem tu, tam już jak widzicie worek, ale na chwilę włączę sam młynek bez obudowy. Nic się nie dzieje, ładnie wszystko chodzi. Także popatrzcie sobie chwilę. Jak na taki duży silnik, no może troszeczkę słychać lekko łożyska, ale to nie jest coś takiego, żeby trzeba by było je już od razu wymieniać. No i teraz wyłączamy. Poczekamy chwilę, niech się zatrzyma. Nie będziemy żadnych czynności wykonywać. Trzeba chronić taką maszynę przed dziećmi i innymi osobami, które są tak zwane niepewne, także żeby nikomu się krzywda nie stała. No jeszcze troszkę obrotów ma. Obroty są tam, zobaczcie, na po lewej pod deklem zaznaczone, także się zgadza. Jest taka, jakby powiedzieć, strzałka, w którą stronę ma się kręcić. Czyli dobre. Czyli musiałbym dzisiaj w totka zagrać, bo dobrze podłączyłem. Tak w ciemno. No i teraz dobrze, zakładamy tą pokrywę. Zakładamy pokrywę. Tu są takie te obejmy, ja to dzisiaj poprawiłem. Znaczy mocowanie nie obejmy. Jedna. Druga. No i trzeba to przykręcić. Dobrze. No i teraz zobaczymy, co się będzie działo. Mam przygotowane, gdzie ja to przygotowałem? Przygotowane mówię, o, w kieszeni mam. Teraz wam pokażę. Nie wiem, którą stronę, może troszeczkę odjedziemy, będzie więcej widać. Troszeczkę odsunę, o, ale coś więcej zobaczycie. O, żeby tu zobaczyć moment wsypu i moment młynkowania. Także zaraz zobaczymy. O. No i dobra. Teraz włączę i wrzucę takie detale i zobaczymy, co się stanie. Nie będę ich dużo wrzucał. Wrzucę cztery sztuki na próbę.
Tu powinno być takie zamknięcie. To właśnie wtedy zastanawiałem się, to po co są tu cztery otwory u góry. I brakuje takiej, jakby to powiedzieć, klapki. No coś tam jeszcze lata. Dobra, wyłączymy. Jak się znów zatrzyma, trzeba tą klapkę zamontować jednak, przygotować. Teraz już wiemy, po co ta klapka potrzebna. No działa, jestem zadowolony. Jeszcze coś tam się kręci. Zaraz wam pokażę, tylko w pudełku sobie wyznaczę, mam jakieś pudełko, ze szpikami. Ale to nie przeszkadza. Wyciągnę to, co zmunkowało. Dobra. Tam wsypiemy to. Wyłączone już jest z kontaktu, także jest bezpiecznie. O, przewróciłem. Zobaczcie, jaki fajny ten, o, żeby to się nie zsuwało, ale się zsuwa, skubane. Ale granulki są wielkości takie, malutkie, także bardzo ładnie to zrobiło. Teraz zajrzymy sobie tu, co tutaj się działo. O. No tutaj też troszeczkę jakieś takie, jakby powiedzieć, może powoli z kamerą podejdziemy, zobaczycie. Jeszcze będzie widać. Za daleko. Zobaczcie, takie małe cząsteczki są. Nie wiem, czy to widać, ale widać chyba tam, co to leży. O. Także fajnie, fajnie, fajnie. Super fajnie. No nie sprawdziłem wzorów, ale zaraz bierzemy się do pracy. Teraz zdejmiemy sobie worek. Światło nam się uciekło w bok. Teraz sobie zdejmiemy worek i zobaczymy, co mamy w worku, bo były zrzucone cztery sztuki, także tutaj coś tam, tu worek trzeba będzie opatentować jakiś tego zaczep, a może macie jakiś sposób taki na szybkie mocowanie. O, drobny pyłek przez sitko przeleciał, no bo to ja zamocowałem tak, wiecie, na potrzeby filmu, na szybko. No ładnie mękuje, ładnie. A tam w worku? No coś też troszkę jest. No mamy, dobra, czterech sztuk. To tam będzie tu jakieś pod czymś to było. Także no... siano. Siano jest, także siano czy odwieje. O, czekajcie, zobaczymy, czy to da radę zobaczyć. O, zobaczcie, co się stało z takiego. O, położę to. No. Było coś takiego, jak. O kurczę. Widzicie to samemu, to tak jak człowiek, jak kaleka czasami. Chcę wam to pokazać. O, chowa się i chowa się. Aj, jeszcze światło w drugą stronę poszło. Takiego. O, teraz dobrze widać. Widzicie, no w końcu się ustawiło. Takiego. Z takiej sztuki zrobiło się przez ułamek sekundy taki granulat. I o to chodzi we wtryskarce. Oczywiście przed robieniem takiego czegoś trzeba tak dobrze wyczyścić starannie worek, wyczyścić dobrze młynek z poprzedniego tworzywa. No i wtedy można przystąpić do młynkowania większych ilości. No i oczywiście, Jacek, musisz dorobić sobie pokrywkę na zawiasach. Także no, jest ważna rzecz. Także fajnie, fajnie, fajnie. Dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.